Dzień dobry, wieczór, jest 9 dzień maja, do końca roku pozostało 236 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Hiacynta, Mikołaj oraz Stefan. Wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast na świecie obchodzimy czas upamiętniający i jednoczący tych, którzy stracili życie podczas II wojny światowej. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1966. Telewizja Polska wyemitowała pilotażowy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies w reżyserii Konrada Nałęckiego. Serial opowiada dzieje załogi czołgu T-34-85 nr 102 Rudy, który przechodzi szlak bojowy Brygady Pancernej imienia bohaterów Westerplatte od Studzianek do Berlina. Załogę stanowią nastoletni gdańszczanin Janek Kos, którego wojna rzuciła na daleką Syberię, Ślązak Gustlik Jeleń, uciekinier z armii niemieckiej, dowódca czołgu Rosjanin, potomek polskich zesłańców Olgierd Jarosz i Gruzin Georgij Saakaszwili, przyjaciel Janka z Syberii. Uzupełnieniem załogi jest Szarik, pies Janka, który nieraz ratuje załogę z opresji. Po śmierci Olgierda dowódcą zostaje Janek, a do załogi dołącza syn chłopa spod Studzienek Tomek Czereśniak. Towarzyszą im m.in. żołnierze polscy i radzieccy, radiotelegrafistka Lidka Wiśniewska kochająca się bez wzajemności w Janku, radziecka rudowłosa sanitariuszka Marusia Ogoniok, w której z kolei zakochuje się Janek, kierowca Franek Wichura, który chciałby zostać mechanikiem czołgu, starszyna Czerusnow, dowódca oddziału piechoty. Brygadą dowodzi pułkownik, który po ojcowsku opiekuje się załogą czołgu. W bitwie pod Studziankami do załogi o charakterze przewodnika dołącza miejscowy chłop Czereśniak. Potem Rudy, ochrzczony od koloru włosów Marusi, dociera pod Warszawę, gdzie zostaje zniszczony, a załoga trafia do szpitala. Po rekonwalescencji pancerni docierają do swojego czołgu na Kaszubach. Niestety okazuje się, że porucznik Jarosz nie żyje, a czołg znów został poważnie uszkodzony. Nowym dowódcą zostaje Janek, a do załogi zostaje tymczasowo przydzielony polski partyzant West. Po dotarciu do Bałtyku okazuje się, że jest on zaginionym ojcem Janka. Załogę na stałe uzupełnia syn starszego Czereśniaka Tomek. Nowa załoga po drodze na zachód przeżywa liczne przygody. Zdobywa kolejnych przyjaciół, braci Łażewskich, podchorążego Magnetto i kaprala Zadrę, rodzinę Szawełów, stryja sierżanta Konstantego i szeregowego Juska, felczera chorążego Zubryka i podchorążego Staśko. Gustlik zakochuje się w Polsce ze Śląska Honoracie. W Berlinie czołg wraz z saperem kapitanem Pawłowym bierze udział w zniszczeniu kluczowego przyczółka na stacji metra, docierając tam przez zalane tunele. Wkrótce Niemcy kapitulują, a Janek zawiesza polską flagę na bramie brandeburskiej. Po powrocie do Polski Janek bierze ślub z Marusią, Gustlik z Honoratą, a Georgij z Lidką. W roku 1889 hrabia Władysław Zamojski nabył dobra zakopiańskie w celu ratowania Lasów Tatrzańskich. Był synem Władysława Zamojskiego i Jadwigi Zamojskiej z Działyńskich. Miał jednego brata Witolda i dwie siostry, przedwcześnie zmarłą w Anglii Marię i drugą także Marię. Służył w wojsku francuskim, był członkiem francuskiej komisji rządowej na wystawę powszechną w Sydney i w tej roli odbył podróż po Australii i Oceanii, skąd przywiózł bogate zbiory etnograficzne i mineralogiczne. W 1881 objął zapisane mu przez Jana Działyńskiego dobra kurnickie. Współpracował z matką i siostrą przy tworzeniu szkoły domowej pracy kobiet, przeniesionej później z Kurnika do Kuźnic. Był rzecznikiem polskiej własności w prowincji poznańskiej. W 1885 jako obywatel francuski został objęty tzw. ustawami bismorcowskimi i wraz z matką i siostrą wydalono go. W kolejnych latach działał w Galicji, gdzie m.in. rozprowadzał akcje Poznańskiego Banku Ziemskiego. W 1889 z myślą o ratowaniu Lasów Tatrzańskich nabył w drodze licytacji za 460 złote reńskie i 3 centy dobra zakopiańskie, czyli znaczną część dzisiejszych Tatr polskich. W sądzie międzynarodowym w Grazu uzyskał w 1902 roku wyrok włączający okolice Morskiego Oka w granice ziem polskich i kończący spór o ziemie tatrzańskie. Dzięki staraniom Zamojskiego powstała linia kolejowa Chabówka-Zakopane i szosa do Zakopanego.
Uczestniczył w pracach emigracji polskiej, był m.in. prezesem instytucji Czci i Chleba, członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Literacko-Artystycznego, współpracownikiem prowadzonego przez siostrę Marię Stowarzyszenia Pomocy Polskim Emigrantom we Francji Opieka Polska. W 1920 roku powrócił do Polski. Nie założył rodziny, majątek wraz z Biblioteką Kurnicką przekazał Narodowi Polskiemu, tworząc Fundację Zakłady Kurnickie. 10 listopada 1933 roku za wybitne zasługi dla kraju, pracę społeczną oraz wielką ofiarność został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego wielką wstęgą Orderu Odrodzenia Polski. Zarządcą dóbr zakopiańskich i kurnickich hrabiego Zamojskiego był Wicenty Szymborski, ojciec Wisławy Szymborskiej, która urodziła się w zabudowaniach dworskich na prowincie między Kurnikiem a Bninem. Jego imieniem jest nazwana jedna z poznańskich szkół podstawowych. Część druga. Kartki z kalendarza Świat. Rok 2002. 44 osoby zginęły, a 133 zostały ranne w zamachu bombowym podczas obchodów Dnia Zwycięstwa w Kaspijskim na południu Rosji. Zamach, który miał miejsce 9 maja 2002 roku podczas Parady Zwycięstwa w 57. rocznicę zwycięstwa Związku Radzieckiego w czasie II wojny światowej. W wyniku wybuchu odłamkowej miny przeciwpiechotnej MON-50 zginęły 44 osoby, w tym 19 żołnierzy uczestniczących w paradzie i co najmniej 12 dzieci. Ciężko ranne zostały blisko 133 osoby. W roku 2003 została wystrzelona japońska sonda kosmiczna Hayabusa, która w 2005 roku wylądowała na asteroidzie Itokawa. Sonda kosmiczna wystrzelona 9 maja 2003 roku przez JAXA w celu zabrania próbek materii z planetoidy Itokawa i dostarczenie ich na Ziemię. Itokawa to licząca 294 metry szerokości i 535 metrów długości planetoida należąca do grupy Apollo. Oficjalne oznaczenie Hayabusa to Muses C. Sonda weszła na orbitę heliocentryczną w pobliżu Itokawy w połowie września 2005 roku, a czujniki pojazdu rozpoczęły skanowanie powierzchni tego ciała niebieskiego. Badania miały określić kształt, prędkość obrotową, topografię, kolor, skład, gęstość oraz historię geologiczną planetoidy. W listopadzie 2005 roku sonda wylądowała na powierzchni planetoidy w celu pobrania dwóch próbek. Kapsuła z próbkami dostarczona została na Ziemię 13 czerwca 2010 roku. Hayabusa jako pierwsza dostarczyła materię pochodzącą z planetoidy na Ziemię, co było milowym krokiem w eksploracji tysięcy podobnych ciał niebieskich znajdujących się w Układzie Słonecznym. To wszystko na dziś, bardzo dziękuję za uwagę, jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek Kalendarium o godzinie 20, a tymczasem dzięki wielkiej narka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.